Zacznę od cytatu. Chcesz przeczytać? Możesz przeczytać, bo już go znasz, będzie ci łatwiej. Jeśli dzielnego znajdziesz przyjaciela, prawego, mędrca, towarzysza drogi, pokonaj życia wszystkie przeciwności i idź z nim w drogę radosny, ostrożny. Jeśli dzielnego nie masz przyjaciela, prawego, mędrca, towarzysza drogi, jak król. Co państwo opuszcza zdobyte, jak słoń po lesie, tak wędruj samotny. Lepiej samotne życie pędzić, niż głupca mieć za towarzysza. Wędruj sam jeden, jakby słoń po lesie, nie czyniąc zła, niewiele pragnień mając. To są słowa z Dhammapady, przypisywane Buddzie, siakiemu niemu. Które no, w kontekście tego, że to są słowa religijne o ścieżce duchowej i tak dalej, mogą być dla szczególnie dla osób wychowanych w tradycji katolickiej dosyć zaskakujące, ale dla nas są w jakiś sposób bliskie. Tak. Właśnie o relacjach różnych i tych wymuszonych i tych bliskich i dalszych chcielibyśmy dzisiaj porozmawiać, żeby to tak rozpykać, ten temat na przykładzie naszego życia, naszych relacji i przemyśleń. Mhm. Mieliśmy w swoim życiu taki moment, w którym przewartościowaliśmy bardzo mocno kontakty międzyludzkie, relacje, to, co dajemy z siebie w tych relacjach głównie mm -hmm. i komu, prawda? U mnie to było 4 lata temu mniej więcej, i wtedy na swoim blogu napisałem taki wpis opatrzony cytatem innym z Gabriela García Marqueza. Nie trać czasu z kimś, kto nie ma go, aby go spędzać z tobą. I krótki fragment Wam przeczytam. Odkąd przeprowadziliśmy się na północ, zrobiło się dziwnie. Relacje z innymi rdzennymi lub przyjezdnymi mieszkańcami były od początku na dystans, a w niektórych przypadkach, choć najpierw przebiegały nawet intensywnie i fajnie, w końcu okazywało się, że ludzie mają coraz mniej czasu, aż po kolejnym odwołanym spotkaniu lub musimy się jakoś zobaczyć. Mówiliśmy coś, co stało się już stałym tekstem. My bardzo chętnie, jak będziecie mieli czas, to dajcie znać. I relacje zanikały, by budzić się tylko przy jakichś tam konkretnych potrzebach. Zastanawiałem się, to tam większość wpisu omijam. Zastanawiałem się, czy naprawdę do szczęścia potrzebne jest coś takiego jak znajomi, którzy na nic nie mają czasu, żeby mieć iluzję, że nie jesteśmy samotni? A może to w ogóle jest tak, że ludzie, z którymi chcemy przebywać, wcale z nami przebywać nie chcą i vice versa? Nam wcale nie śpieszno do tych, którzy chcieliby mieć więcej kontaktu z nami. Nawet jeśli nie chcą i nie chcemy przyznać się do tego sami przed sobą, choćby z poczucia, że mogłoby to zdewaluować jakąś osobę, czy jakoś nadszarpnąć nasz do niej dystansowy, ale przecież jednak szacunek i sympatię, rozmawiałem trochę o tej samotności i unikaniu ludzi ze znajomym, których stara się unikać zbiorowisk i nie znajduje przyjemności w różnego rodzaju towarzystwach. Napisał on zatem. W jakimś tam stopniu ciągle jesteśmy i będziemy samotni, chociażby w wymiarze zrozumienia. Jesteśmy takimi izolowanymi światami, każdy w sobie musi wszystko rozstrzygać. Tu samotność jest niejako aksjomatyczna, a jednak poprzez innych ludzi widzimy więcej. Musimy się komunikować, bo inaczej dryfujemy w sobie, nie mamy punktów odniesienia. A te są ważne, bo nie wzięliśmy się z tym. Z Poim w sobie świadkiem znikąd. Wzięliśmy się z innych ludzi, jesteśmy na czułkach ewolucji. W innych ludziach możemy się przejrzeć jak w lustrze. No i to w sumie dało mi odpowiedź na zadawane sobie pytanie, i przypomniało mi o tej podstawowej samotności, o której kiedyś nawet pisywałem piosenki. Dzięki tym słowom zatrzymałem się i zawróciłem. Przestałem zagłuszać samotność i uciekać od niej. Spojrzałem jej w twarz i pogodziłem się z nią. Kiedyś dobrze nam było razem, ale gdzieś po drodze się zgubiliśmy. Co do drugiej części wypowiedzi, tej o konieczności komunikowania się. Ilu ludzi tak naprawdę potrzebujemy, żeby się w nich przeglądać? 500? Setkę? 50? Ja bym chciał sprawdzić, czy wystarczy moja własna rodzina. Kochani ludzie, dla których czasem brakuje uwagi, myśli, gestu. Myślę, że wystarczy, skoro już zaczynam się godzić z tą przyrodzoną samotnością. Koniec z wyciąganiem innych na weekendowe wyprawy, kawy, obiady, przechadzki itd. Koniec dzwonienia i pisania, a potem znowu odpowiadania na następne wiadomości, że jednak nie uda się, może kiedy indziej. Zamiast tego lepiej zaplanować jeszcze jeden przystanek na rodzinnej wycieczce lub dłużej cieszyć się obecnością najbliższych. I my będziemy mieli lepszy dzień i innym nie będziemy przeszkadzać w ich jakże zajętych lub zmęczonych dniach. I generalnie czytam to teraz sprzed trzech lat, dlatego że cały czas tak mam, cały czas się tego trzymam. Mm -hmm. Nikogo nigdzie nie wyciągam i mi dobrze. No ja to miałam troszkę wcześniej niż ty, kiedy miałam taki trudny czas w swoim życiu i wtedy jakoś tak poczułam, że szkoda mi czasu na takie relacje ciągnięte na siłę albo takie, w których tylko mam poczucie, że tylko ja się w nie angażuję i, i zawsze inicjatywa wychodzi ode mnie. Ale nawet to nie było jakieś takie, nie wiem, nie czułam wtedy jakiegoś specjalnego żalu, czy, czy że to było takie, wiesz, z takim resentymentem, jak nie, to nie. Tylko po prostu nagle mnie ogarnęło takie uczucie, że kurczę, mogę coś innego zrobić w tym czasie, że w sumie nie sprawia mi mhm. to tak naprawdę żadnej przyjemności, że po co, że to nic mi nie daje. No, czyli bardzo podobnie. Tak, natomiast też z taką teraz sobie pomyślałam refleksję, jak czytałeś ten tekst, przyszło mi do głowy. Że my w zasadzie tego nie wiemy, czym jest prawdziwa samotność, bo my mamy siebie, mamy rodzinę, mamy bardzo bliskie osoby, z którymi wiemy, że zawsze one są i jak mhm. ich potrzebujemy, to możemy się do nich zwrócić i zawsze będą nas wspierać i przy nas są i to jest mega cenne i tak naprawdę to mamy może braki czasami jakichś takich kontaktów towarzyskich, wiesz. Ale to nie, nie wiem, czy, to, czy mhm. samotność to nie jest, to jest to dobre za duże słowo. słowo. Znaczy, jest mniej poetyckie słowo, tak. bo to jest takie poetyckie, i to rzeczywiście z moich piosenek licealnych jeszcze pochodzi, bo wtedy samotność była dla mnie, no ja i przyroda mhm. pod gwiazdami, że nikogo wokół nie ma tak, ja i się. Dokładnie, coś takiego. No, chwila dla siebie to się tak nazywa, tak? Mm -hmm. Tak, ale myślę, że mamy dużo szczęścia, bo my nie wiemy, czym jest chwila taka... Chwila dla ciebie? Taka... Zasługujesz na to? Wiesz, wolę samotność, chociaż Już rzeczywiście, wiem, jak ale... o tym tak na poważnie tak. rozmawiamy, to to nie jest to słowo. Tak, znaczy nie, no, ja, ja, ja nie mam nic przeciwko temu, że tam go używasz w tym kontekście, tylko teraz taka refleksja mi przyszła do głowy. Nie? Że... Solitude, a nie loneliness. Tak, tak, no właśnie, mm -hmm. nie ma tego rozróżnienia po polsku, że, że, że tak naprawdę to no, siebie mamy przede wszystkim. Mm -hmm. no. Tak, tak, tak. No ja nie lubię być samotny, oczywiście, czuć się samotny, a czasami się czuję, ale lubię być sam. Mhm. To, jest tak, to jest różnica. Wiem, że są przyjaciele, wiem, że wiem, że wy jesteście, ale lubię na przykład właśnie w nocy, jak już pójdziecie spać, no to czasami to są dla mnie najlepsze chwile w ciągu doby. Mhm. Ale to warunkiem koniecznym tego jest wiedza, że wy jesteście. No ja podobnie generalnie mam też dużą potrzebę bycia samo, samej. No, i potrzebuję relacji, ale takich bliskich, bliskich relacji. Te relacje, takie właśnie, że znajomi, czy jacyś koledzy, czy coś, to, to są relacje, które wymagają ode mnie dużo wysiłku, bardzo. A w sumie nie mam potrzeby, tak mi się wydaje. Żeby to tak miało wszystko ręce i nogi, podzieliliśmy ten dzisiejszy odcinek na takie trzy części. Jak to u nas jest i, i co mamy? Czego potrzebujemy? Czego byśmy potrzebowali od relacji? I co robimy w tym kierunku? Słusznie, niesłusznie? Z nadzieją, że to te potrzeby spełni, albo po prostu czasami robimy coś bez sensu też. <grym> No to już trochę zaczęliśmy mówić o tym, jak to mamy, i ja też. Tak mówię czasami sobie, że nie bawię się w znajomych, bo nie mam potrzeby utrzymywania jakichś takich relacji, które polegają na tym, że trzeba gdzieś tam się odezwać, życzenia na Facebooku złożyć, mieć w znajomych i oglądać, coś tam komentować. Cześć, cześć, w ogóle. Ja nie mam pamięci do twarzy i pamiętanie nie, twarzy, też. to już jest jedno z bardzo wielu małych obciążeń. To nie jest coś, coś wielkiego, to waży tyle co kawałek styropianu, więc, więc to nie jest obciążenie, ale tych kawałków styropianu są setki kilogramów, i to już wszystko waży różne tego typu rzeczy, więc ja po prostu odpuszczam. W ogóle nie dbam o takie relacje tego mhm. typu. Jeżeli dla mnie znajomy od nieznajomego różni się tylko tym, że. Kojarzę jego twarz i być może pamiętam imię, no to naprawdę nie zbieram, nie kolekcjonuję znajomych. Nie, no to takie znajomości to jest w ogóle dla mnie abstrakcja. Ja mam dokładnie to samo i nie, ale ja nawet mam tak z takimi, bo ty mówisz teraz o tym, że różni się tylko o tym, że rozróżniasz jego twarz, a ja, ja mam to bardziej w sensie. W ogóle nie chcę mi się utrzymywać takich relacji, które wymagają ode mnie takiego ogromnego wysiłku, w sensie takim, że, no, że nie mogę być tam sobą, że teraz już wiem, że to też chodzi o to maskowanie, że muszę podtrzymywać mm. jakieś dziwne rozmowy, które tak naprawdę w ogóle mnie nie interesują, albo coś tam udawać. gatka szmatka, tak. niektóre takie relacje polegają tylko no na No Właśnie. Szmatce. Czasami to miało sens jeszcze, jak Wojtuś był młodszy, nasz syn, bo na przykład ja podtrzymywałam wtedy czasami takie relacje po to, żeby on, Mhm. Mógł się, miał kolegów No bo tak. jak był młodszy No to no, żeby on to... mógł spotkać się z kolegą No to my musieliśmy mieć relację z rodzicami jakąś nie? Mhm. Więc to było też po to Ale bardzo mnie to męczyło No to było, ale to poświęcenie piękne W ogóle z <noise> no, to no, powód, no to było ważniejsze, był powód Nie czuję tego jako poświęcenie Tylko po prostu miałam do tego jak, no, To była potrzeba ważna jego i, I ja chciałam mu ją zapewnić Zwłaszcza, że był jedynakiem, a miał bardzo dużą Potrzebę towarzystwa ale właśnie chyba też o to chodzi, to nie chodzi o to, że ja kogoś nie lubię, że uważam, że jest, nie wiem, niewarty, czy mm. uważam, że jestem ponadto, bo to w ogóle to nie jest na, jakby na tym poziomie, tylko po prostu mam, po takich spotkaniach po prostu czuję się bardzo zmęczona, a nic mi one nie dają jakiegoś takiego budującego mnie, no nie wiem jak to nazwać, po prostu czuję tylko zmęczenie, więc może to tak. W ten sposób. Są oczywiście, zdarzają się osoby, które nie są mi jakieś bardzo bliskie, które poznaję gdzieś tam i gdzieś od razu złapiemy jakiś flow i tego nie ma, tylko jest po prostu od razu super rozmowa. To jest bardzo rzadko i, i to są jakieś takie rzadkie iskierki w życiu, a przeważnie to właśnie tak wygląda. Mhm. Że gdzieś tam wchodzi, teraz już wiem, że to jest to maskowanie, dlatego jest mi tak trudno, dlatego to mnie kosztuje tak strasznie dużo wysiłku. Natomiast dalej mamy takie relacje, które skupiają się wokół naszej aktywności, czy naszych mhm. zainteresowań. Tak, tak? tak, I one są fajne, jeśli przebiegają naturalnie, jeśli póki coś nie wygasa, na przykład wspólna pasja, albo projekt jakiś, który, który się robi. I jeżeli ja nie, jakby nie, nie myślę o tej relacji, bo jak o niej zaczynam myśleć, Bardziej niż wtedy, kiedy ktoś na przykład przyjdzie, żeby, żeby poczęstować albo żeby jednak zapytać, bo, no właśnie, my nie mamy takiej potrzeby pytania, co, co u ciebie, no a ja przynajmniej, ani, ani też jak ktoś mnie pyta, co u mnie, to ja nie wiem, co powiedzieć. Mm -hmm. No, odpowiadam, zależy, gdzie ucho przyłożyć zazwyczaj, ale wiem, że ludzie to lubią i no, stać mnie na to, żeby po prostu takie pytanie zadać, żeby ktoś mógł powiedzieć i poczuć się bardziej komfortowo w relacji ze mną, więc. więc więc robię to z przyjemnością, wiedząc, że dzięki temu ktoś się lepiej będzie czuł w moim towarzystwie, mhm. a to jest no to jest fajne, jeżeli nie wymaga ode mnie nie wiadomo czego, tylko tak. prostego pytania czy, czy, czy zadbania o czyjeś potrzeby, tak, oczywiście. No ale to jest takie, no, dosyć podstawowe, bo jeżeli więcej się myśli o danej relacji, no to zaraz zaczyna się oczekiwać od niej czegoś, mieć jakieś wyobrażenia i w ogóle, to jest to zupełnie niepotrzebne kompletnie, nie? Mhm. Dokładnie. Nie, niech one sobie trwają, niech sobie wygasają i niech się miło kojarzą nawet jak już będą przeszłością, tak. Mm -hmm. Właśnie tutaj znowu, czasami taka relacja wchodzi w tą taką znajomość-nieznajomość, że później to się ciągnie jakoś tak, bo w imię dawnych czasów to trzeba się odezwać. Mm -hmm. tam no nie, trzeba też pozwolić, trzeba. mi się wydaje, pewnym relacjom wygasać. Odejść i to ja mam wrażenie, że są ludzie. No nie chcę mówić za nich, no bo to trzeba by było ich zapytać, ale tak ja interpretuję pewne zachowania dawnych znajomych czasami jako coś takiego, że w imię dawnych czasów trzeba utrzymywać relacje. Oni wymagają tego od siebie wobec mnie i wymagają tego ode mnie. No ale, no sorry. Nie chce mi się. Dla mnie... Relacja wtedy jest we wspomnieniach, fajnych wspomnieniach wspólnych i. Czasami to jest fajne. Jest okay. Ja odnowiłam dwie relacje z takimi bliskimi koleżankami z czasów jeszcze liceum, po mm -hmm. 20 latach. I nagle się okazało, że jest super, że w ogóle mamy mnóstwo rzeczy sobie do powiedzenia i jest, tak, i jest naprawdę, jakby wróciła ta taka fajna energia. Mm -hmm. Ale no, to nie tak, czy to ta, było dlatego, że tak się odzywały być. do ciebie co roku? Pytając, nie, co... no nie, nie, nie. Dlatego, że się ciebie? spotkałyśmy z jakiegoś tam powodu no i właśnie, gdzieś z jakiegoś tam zagrało, powodu, nie? Tak? No. no właśnie, był nowy powód i nowa dynamika, nie? No i w końcu przyjaciele. Przyjaciele, którzy są bardzo, bardzo deficytowym zjawiskiem w dzisiejszych czasach w pośród milionów znajomych, mamy czasy obfitości, a obfitość oznacza zazwyczaj ilość kosztem jakości. Niestety. I w przypadku tym też mam wrażenie, że tak jest. Chociaż znowu od razu sobie wyobrażam Cycerona, Platona, czy Rousseau, czy kogoś tam innego. Czy aby na pewno nie mówili dokładnie tego samego w swoich czasach. No, ale przyjaciele, no to jest coś jeszcze innego. Jak definiujesz przyjaźń? Hmm. Jeżeli no ktoś ja jestem przyjacielem, to. No to są to takie, to mam, nie wiem, trzy takie osoby. Na pewno nie definiuję tego na kuczy gdzie jest klucz. Na pewno kluczem nie są wspólne zainteresowania, chociaż one gdzieś tam są, też nie, też się przewijają. Ale właśnie to też jest ciekawe, że wszystkie te osoby to są osoby, które ja znam bardzo długo. Nie mam żadnego przyjaciela, chyba, którego, nie wiem, poznałam pięć lat temu. Że to są takie osoby, z którymi naprawdę bardzo dużo przeżyłam i wiem, że mogę na nie liczyć. Niektórzy wiem... 20 lat, nie chyba. Tak, nie lepiej, niektórzy. No. E I wiem, że mogę na nie liczyć w każdej sytuacji. To jest chyba dla mnie bardzo ważne, że ja wiem, że po prostu one są i mm -hmm. jak będzie się coś złego działo, to one są, i tak samo ja jestem, jak będzie się coś złego działo. To jest dla mnie takie oparcie, taka. taka, taka... Taki fundament w moim życiu, mhm. tak naprawdę. No i to są też osoby, z którym ja w ogóle nie muszę jakoś udawać, nie muszę, no nie muszę się maskować, nie muszę się gdzieś tam ściemniać, mhm. nie muszę prowadzić jakichś ugrzecznionych rozmów. To są osoby, przy których się swobodnie czuję i mogę być szczera i mogę być sobą. No, to tak w skrócie chyba. Mhm. A u mnie ten termin przyjaźń już tak obróz patyną, jakby. Bo u mnie jest troszkę inaczej. Ja kiedyś tak mówiłem, że mam trójkę przyjaciół, trzech przyjaciół. No, dwójka się wykruszyła. Jeden został, no i to mówimy i sobie, i o sobie, że jesteśmy przyjaciółmi. Ale poznałem też trochę innych osób, którym no, nie odmówiłbym tej terminologii. Tylko, że znowu, dla mnie to jest wszystko tak płynne, że ja wolę nie etykietować. Mhm. Bo też, czy to że możesz na kogoś liczyć. Czy wymagasz tego od kogoś? Nie. Że... nie. To jest bardziej takie poczucie... Nie wiem, ja się nad tym nie zastanawiam. To jest no po prostu takie to uczucie, nie powiedziałeś... miała kogoś mhm. takiego w swoim życiu, kto jest takim moim filarem i tyle. I ja się nie zastanawiam. Nie rozliczam go z tego, czy mogę liczyć. Jakby wiesz, nie umiem tego w ogóle nawet ująć w słowa. To są po mhm. prostu takie, takie filary w moim życiu. Ale rzeczywiście właśnie to, co mówisz o tym, wszy wszystkie te cechy mają jedną wspólną rzecz. Że to nie są wymagania, to jest stan. To mhm, jest, tak. tak jest. Tak jest. jest. Stan rzeczy, a nie, a nie no, wymagania. Trochę czy... tak jak we związku też, mhm. no to jest podobnie, tylko no, oczywiście. No, w to nie wymagamy, jest... żebyśmy się na nie puszczali na regulacje. No, no nie, prawo, ale, no. ale też jakby wiem, że mogę na ciebie liczyć, w mhm. sensie to nie jest wymaganie, to jest po prostu taki stan, to jest bardzo podobnie, tylko że no, wiadomo, że. Ale żebyśmy jest... wspólnie dbali o swoją. Przed... No w związku są wymagania no są wymagania, no bo prowadzimy wspólne życie w przyjaźni nie prowadzimy wspólnego mm. życia więc tym to się no różni, tak, to jest takie ale wymaganie partnerskie, tak, partnerskie no żeby też się funkcjonować się siebie, wspólnie, tak, nie, no. więc to są wymagania dotyczące wspólnego funkcjonowania ale chodzi mi bardziej o takie poczucie gdzie ta osoba ma miejsce w twoim życiu mm -hmm. nie, że to jest jakby, tu jest dla mnie podobnie, tylko oczywiście no na, na innym poziomie, nie no, wiesz, na... ile ludzi w związkach o, o związkach no ja nie przewidziałam, że będziemy mówić, ale, ale no, bo już kiedyś mówiliśmy, ale no to, to jest kolejna rzecz, i zaraz do tego wrócimy. Ale bardzo dużo ludzi w związkach wymaga od siebie konkretnych rzeczy, a Ja mówię mają o tym, ja, ja wiem, ja mówię o sobie, ja mówię wiem, o tym, jak to dla mnie wygląda, jak mhm. ja to definiuję, że to jest dla mnie gdzieś na podobnym poziomie, co przyjaźń. Tak. Mhm. No, u, mnie, u, u mnie właśnie to jest takie bardzo płynne, i dlatego ten termin przyjaciel no to jest, jest niby zarezerwowany tylko dla tego mojego ostatniego z przyjaciół, którzy przetrwali z dalszych czasów. A z drugiej strony właśnie absolutnie nie jest to wykluczające dla bliskich mi osób, z którymi nawet nie mam kontaktu częstego, mam bardzo rzadki. Ale wiem też, że jakby co to mogę na nich liczyć i rozumiemy się i, mogę, i mogę, uh -huh. być, mogę być sobą w kontakcie z nimi. Chociaż ja mam w ogóle duży problem z byciem sobą wobec osób, które długo znam. To, to jest też znowu, więc u mnie to jest porąbane dosyć mocno. I, i ja nie mam, ja tego, ja tego wolę uh -huh. nie określać. Uh -huh. Ja wiem, kto jest nieznajomy, wiem, kto jest znajomy, a wyżej. To już po prostu są konkretni ludzie dla mnie, z którymi mhm. mam różne relacje i z którymi różne rzeczy się dzieją, i z którymi mogę sobie na różne rzeczy pozwolić, i które, z którymi bardzo różna jest ta dynamika i w ogóle i tak dalej. Czemu no nie? i oczywiście ty. Czemu nie możesz być sobą w relacji z, z osobami, które długo znasz? Powiedziałem, że no mam problem A, z, z byciem, tym ale czasami, czemu z osobami ponieważ które długo znasz? Ponieważ jakoś tak jest we mnie. Że przez długi czas bycia z kimś pewne zdarzenia, pewne rzeczy jakby osiadają trochę tak jak kamień na, mhm. na kranie. One są nie, niedomówione. Ja nie potrafię czasami o tym powiedzieć. Czasami bardzo często jest tak, że, że to są takie. Pierdoły totalne, że jakbym zaczął o tym mówić, to by ktoś się przestraszył, że w ogóle coś takiego jest. Mm -hmm. I ja sobie zdaję z tego sprawę i nie chcę tego. A z drugiej strony, no wtedy już są pewne granice, pewnych, pe, mm -hmm. pewnych tematów na przykład, już unikamy, mm -hmm. albo gdzieś tam okay. czegoś tam nie robię. Ale ze mną też ogóle. tak masz? Nie, właśnie z tobą nie. Mm -hmm. z tobą o nie no takie, bo my, my obgadujemy wszystko. Chodzi o takie gdzieś tam, znajomości, gdzieś tam długie, ale. Tak, poza tym ty nie znasz. I wiesz, że. Ty też to masz poza tym. I ja ciebie znam, że coś. Co w ogóle jest jakąś tam abstrakcją, potrafi yy, yy, dla jednego potrafi drugie męczyć i w końcu powie, ale my jesteśmy do tego przyzwyczajeni, i, i, i chyba mam wrażenie, że jak któryś wyskakuje z czymś, co dla drugiego jest totalnym zaskoczeniem, że w ogóle jest taki problem, no to no uznajemy, tak, nie, no że no, no tak, tak no to tak. skoro ktoś o tym mówi, to znaczy, że to jest problem, i trzeba odgadać mhm. już bez, mhm. bez zdziwienia. Natomiast w relacjach takich, no, może być zdziwienie, zresztą mam wrażenie, że ludzie bardzo często czują się atakowani. Mm -hmm. Być może my też. Nie, nie wiem, bo tutaj oko nie widzi siebie. Nie, nie, nie. Jesteśmy, jak to Wiesław Myśliwski powiedział, bardzo kiepskimi świadkami w swojej własnej sprawie. Dlatego tutaj łatwo mówić o innych, ale też jeżeli chodzi o niektóre rzeczy, trudno nie mówić o innych. No nie? No. A czego byśmy potrzebowali w takich relacjach? No bo to, co mamy, no, mnie brakuje takich naprawdę bliskich, przyja przyja przyjacielskich relacji czasami i brakuje mi. Nie, w sumie już mi nie brakuje. Brakowało mi przez długi czas spotkań. Teraz czuję, że czasami czuję się samotny i, i, i brakuje mi. Takich jakichś spotkań towarzyskich, nawet, żeby więcej osób było, w których bym się czuł swobodnie po prostu. Tak jak mm -hmm. na reklamach piwa. nie? Tak, mi też, czasami też to jest taka ża, ale mam też takie poczucie, że to z jest rzadkość. W sensie ja się bardzo rzadko tak czuję i to czasami zupełnie z zaskoczenia. Nie wystarczy, że, że to jest teoretycznie spotkanie z fajnymi ludźmi i to będzie fajnie i będę się fajnie czuła. No nie, no to w to ogóle Znaczy nie... jak to. No, chodzi mi o to, że ja też mam czasami taką potrzebę, żeby po prostu się spotkać z ludźmi i że się czuję fajnie i swobodnie, mm -hmm. ale to jest ba bardzo rzadko, jak to jest większa grupa. Mm -hmm. I to nie jest wcale uzależnione od tego, że to akurat będą osoby, na przykład, które ja lubię, z którymi się czuję dobrze, ale wcale niekoniecznie tak będzie, jak się spotkam z nimi w grupie, wiesz. Mm -hmm. To nie jest w ogóle. A czasami z zaskoczenia tak. zupełnie. To przychodzi z mm, doświadczeniem życiowym, prawda? na przykład kilka miesięcy temu, jak były urodziny naszej wspólnej przyjaciółki, w zasadzie mojej przyjaciółki, i mm, miało tam być dużo osób, których nie znałam, a niektóre znałam słabo, i tak, no, może nie tyle się stresowałam, ale miałam takie, taki, o dobra, najwyżej wrócę wcześniej, albo coś, albo, albo gdzieś tam się schowam w kącie. A było tak super, mimo że to były osoby, które mało znałam, albo wcale nie znałam, i czułam się tam super z nimi. I to jest ba, mhm. ale to jest po prostu, to jest, nie wiem, rzadko od czego tak to tak zależy, i, i to jest yy, bardzo rzadko. No. Tak, ja też miewam takie. Takie okazje, że poznaję jakichś tam ludzi. Pamiętam, kiedyś było coś takiego na takim obozie, no, jeszcze byłem na studiach, i później w mojej y, paczce pisałem tam, że, no, ja żegnajcie tam, i w ogóle, ja już gdzieś tam znalazłem swoje tam towarzystwo, i w ogóle taki byłem zakochany w ludziach. Często, właśnie jak, jak jest taka akcja, takie coś, to jestem tak w tym, no mega zakochany w danym wydarzeniu, spotkaniu, w tej bliskości, w tym takim. Przebywaniu razem. W takim czymś, że czuję nagle z ludźmi, których ledwo znałem albo, albo dopiero co poznałem, jakąś taką dużą wspólnotę. To stoi w sprzeczności dużej z tym, co myślę zazwyczaj o ludziach, że jednak jesteśmy samotni, że ja to nie mam z nikim nic wspólnego i w ogóle. A potem nagle jest zdziwienie. Ha, no proszę jest zupełnie inaczej. No tak, no wiesz, bo no to nie jest tak, takie chwilowe zbliżenia możemy Jestem łapać. Tym. No tak, ale właśnie, ale potem przychodzi rozczarowanie, że to nie jest na cały czas, no ale właśnie na tym to polega, dlatego jesteśmy mm -hmm. samotni, no bo takie rzeczy są na chwilę, w sensie ja tak uważam, właśnie nie mówię o przyjaciołach, ale o takich ludziach gdzieś tam spotkanych zupełnie przypadkiem, czy coś, tak. że to są takie po prostu pstryki, że to jest super i, i fajnie, że to się łapie, ale to... I teraz się uczy do nie, tego nie lgnąć. Tak, bo to nie zmienia jakby, bo to to jest na chwilę, bo jest akurat taka sytuacja, mm -hmm. zaistniały, zebrały się kilka czynników, które sprawiły, że w tym momencie i w tym czasie tak się wydarzyło, tak, ale no. to jest na chwilę, ja tak uważam. Że to no. nie są stałe, no bo to nie znasz tych ludzi. To są, wiesz, jakieś tam randomowe sytuacje, które akurat y no ja miałem tak na ostatniej włóczędze, ty miałaś teraz na warsztatach, tak, ostatnio też coś takiego. No nie tak, nie? na warsztatach, ale to było wiadomo, jak są warsztaty, to też to trochę y o to w tym chodzi, nie? Ale przeważnie jest tak, że no ja nie wiem na ile ludzie udają, czy ktoś udaje, a na ile rzeczywiście tak łatwo doświadczają tego typu stanów. Ale bardzo często byłem w takich gromadach, szczególnie w środowisku takim piosenkowo, ogniskowo i tak dalej, że ludzie byli tacy zachwyceni: "O jejku, cześć, jak cudownie cię widzieć. Och jejku, jak cudownie, że z wami jestem. Ale jest cudownie i w ogóle i tak wszyscy i tak słyszę 20 osób, które tak tak wyrażają to, i, i, i w ogóle cudnie i się ściskają i żegnają, a ja tak. no Czemu? No? Um, ja to w ogóle mam wręcz coś takiego, że mnie to tak. E, w sensie. W sensie ja nie widzę, żeby to było no, sztuczne i bym nie ośmielił wiem, się oskarżyć um, o sztuczność ale tutaj. Cza, ale są, nie mogę uwierzyć, no, że, że. To jest że, takie że, wspaniałe i cudowne. Że, że dokładnie, no. jakoś jakoś. Myślę, że nie, że to po prostu... Albo jest to mi totalnie niedostępne, albo... Nie, oh, ja myślę, że to jakimś... są takie słowa na wyrost często. Albo słowa grze, na wyrost. Żeby, wiesz, być no. miłym i pokazać, jak Albo żeby offer. właśnie nakręcić atmosferę, bo to no, czasami też tak jest. No tak. przecież na scenie nawet mówią, jak się bawicie? Super się bawicie, prawda? Tak, jest Dzięki wspaniałe. temu, że tak mówią, to się dobrze, lepiej bawią, no. nie? No tak, może też to o to chodzi. No, no ja, ja się źle czuję w takich sytuacjach. Tak. natomiast na mnie no brakuje nam czasami czegoś takiego, że, że, że idziemy gdzieś spotkać się z kilkoma osobami i jest po prostu super mhm. i tyle. Myślę, że to jest też kwestia, nie wiem, jak, jak rozmawiam z ludźmi, to wydaje mi się, że to jest też kwestia te, jednak etapu w życiu. I może gdzieś tam na późniejszym etapie, jak już te wszystkie dzieci podorastają i, mhm. i ludzie znowu zaczną mieć więcej czasu dla siebie, to to trochę wróci. No tak. No i też no, psują wszystko różnego rodzaju konflikty. Ja też mam yy, yy, tak, że jestem jednocześnie optymistą, i katastrofistą, czasami na wyrost, znaczy teraz już nie, ale, ale miałem tak, że na wyrost nie. myślę, że ktoś jest taki super i w ogóle i och, jejku, jejku. No i potem, no nie, już chyba z tego wyrastam, wiesz? Ale nie, w drugą stronę, że jednak masz to, że snujesz czarne scenariusze. Na A przykład. czarne ktoś scenariusze, się odzywa, tak. to ty już masz całą w ogóle historię. No, że to o mnie chodzi, tak. tak. No, że ktoś no, po prostu pewno. to zrobił hmm. jakby specjalnie przeciwko tobie, nie? Tak, ale, ale z tego też pomału wyrastam, mm -hmm. ale tu jestem chyba na bardziej bliżej początku <laughs> drogi, mm -hmm. no. Tak, tak. Tym bardziej nie konfrontuję kogoś z tym w taki sposób, jak to było kiedyś, kiedy byłem młody, że jeszcze i że wiesz, nawet że to później. tylko są twoje myśli. Tak, że lałeś mnie tam, czy olałaś, czy coś tam i w ogóle albo się specjalnie nie, nie odzywam. No bo a, jak ktoś się nie odzywa, to ja też nie będę i mam w dupie. No właśnie już tego tak nie mam, tylko jak się spotykamy, to gdzieś tam pytam jak w jakiś taki neutralny sposób, nawet żeby ktoś nie wiedział, jak mnie to zabolało. Ale żeby powiedział, z czego to wynikało, tak szczerze, bez, bez jakichś dram z mojej strony czy coś, tylko po prostu, żeby się dowiedzieć, jak to było. I najczęściej wtedy się okazuje, właśnie, że no nie, że ktoś po prostu na musiał wyjść, albo miał rozładowany telefon, albo coś po mu prostu wypadło, zapomniał, bo coś zapomnio. mu wypadło, bo <laughs> miał ważniejsze sprawy akurat wtedy. I ja wtedy, aha, no i już. Ale właśnie to i wiele innych rzeczy się składa na coś. Czego mi brakuje często wśród ludzi, skutecznej komunikacji? Nawet jak się ogląda jakiś serial czy film, to mm -hmm. się, Jezu jakie, czemu oni normalnie ze sobą nie porozmawiają? Przecież wystarczyłoby zapytać o coś troszkę inaczej i już by było wszystko dobrze, a tak, to cała fabuła teraz będzie na tym konflikcie jakimś albo coś tam, Jesus Christ. Ale właśnie przez to czucie się niezrozumianym, mam wrażenie, uczymy się dużo z komunikacji. Mhm. żeby jakoś wyciągnąć rękę do tego nierozumiejącego nas świata, oczywiście to jest vice versa, bo my też go nie rozumiemy, prawda? Mhm. No. no. Jeszcze mamy tutaj takie relacje, bo y, teraz mówimy cały czas o takich relacjach y, zamierzonych. A mhm. mamy też w życiu takie relacje, które są w jakiś sposób przymusowe. No, nie I one wiem. najwięcej nas uczą i najbardziej na przykład, No Wiadomo, bo nie możemy się zawsze wypiąć na nie, nie? Mhm. No czyli, nie wiem, relacje z rodziną, tą rodziną pochodzenia na przykład, mhm. tak? Czy relacje z w pracy, czy nawet, nie wiem, w urzędzie, w szkole dziecka. No po prostu takie, z którymi się wszyscy mhm. na co dzień stykamy i na które tak naprawdę nie mamy wpływu. Nie, ma, nie możemy sobie zmienić pani w urzędzie albo, nie wiem szwagra, albo... Mój szwagier jest spoko, pozdrawiam cię, szwagra. Ja nie mam szwagra, no, więc podałam taki przykład, jak wierszy mi przyszedł do głowy. No, więc, więc jakby te, te relacje, tak, one nas najwięcej uczą, no, bo musimy sobie z nimi poradzić. Ciężej jest przed nimi gdzieś tam uciekać, nie? Mhm. No i co z nimi? Czy czegoś ci w nich brakuje? W sensie... Chciałabyś, dziwnik? żeby one wyglądały inaczej? No, ja mam problem z... Teraz już wiem dlaczego, ale to zawsze miałam. Ja mam taki problem z nie wiem, asertywnością. Ja po prostu mam, mam coś takiego, że ja unikam konfliktów no, w takich relacjach. Mhm. I czasami one mnie przez to jeszcze bardziej czasami męczą, bo gdybym miała powiedzieć komuś wprost, że coś tam mi przeszkadza, albo gdzieś ktoś przekracza moją granicę, czy nie wiem. Na coś się nie godzę, no to pewnie gdzieś tam bardziej mogłabym oczyścić atmosferę i się lepiej poczuć, ale ja nie umiem tego robić, więc to jest dla mnie trudne w takich relacjach. Mm -hmm. No, dla mnie trochę też. Jeżeli chodzi o asertywność, to gdzieś od pewnego momentu mam ją, ale łatwiej mi o nią w takich bliższych trochę relacjach. I tu z kolei. Próbuję ją w jakiś sposób wyszlifować, tą asertywność, żeby to nie było za, za ostre. Żeby, jak mówić zdecydowanie, a, a łagodnie i z, mm -hmm. prawda, z wzięciem pod uwagę czyichś potrzeb. I rzeczywiście ja nie wyczuwam tego, tylko muszę wiedzieć o tym, brać pod uwagę, że dla kogoś coś takiego, jak taka nagła kontra, jest zaskoczeniem, bo większość ludzi, jak przekracza nasze granice, to o tym nie ma pojęcia, że przekracza no, nasze dokładnie. granice. dokładnie, nie ma intencji złej. Chodzi o to, żeby im to w delikatny sposób y powiedzieć. Bo jeżeli od razu reagujemy na to, to oni nie wiedzą, na co my reagujemy i, i no jest panika. I, no. no jest tylko obrona, no bo co Tak, no i się... I, się, i się bronią, i to nie jest problem z, z nimi, to nie jest problem z nami, to jest problem w komunikacji mm -hmm. właśnie. No tak, ale dla mnie też dużym problemem, ale to chyba dla nas obojga jest w takich relacjach, zwłaszcza w tych takich zawodowych relacjach, jak ktoś się nie odzywa. Mm -hmm. Czyli po prostu brak kontaktu. No, no, to jest, to jest dla mnie mega frustrujące, tak. i no, to, to jest trudne. Tak, klasyczna sytuacja, która no, ja do niedawna myślałem, że jest tylko taką z podręczników komunikacji, jako jaskrawy przykład, że klient jakoś tam dziwnie mówi, typu nowej, rzuć okiem tutaj, bo trzeba to przetłumaczyć. No, ty to tłumaczysz, pytasz, czy ale to jest wszystko do tłumaczenia, na kiedy to chcecie, zero odpowiedzi. No to potem tłumaczysz, a potem przychodzi. Ale to nie to, kto chcieliśmy, bo to za dużo. To trzeba było tylko fragment i w ogóle. To jest takie przedszkole, ale mnie się to ostatnio zdarzyło i po prostu. Mm -hmm. No hello! Ja myślę, że takie rzeczy dorośli ludzie mają już ze sobą, tak. ale nie, nie mają. Nie, nie no mają. a ile razy ja mam też. Poziom takie... komunikacji czasami jest zerowy, nie, 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 tak. nie jeden na dziesięć, zerowy. I ile razy ja mam też takie sytuacje, no właśnie, i to, to mnie doprowadziło już kilka razy do tego, że po prostu skończyłam współpracę, mimo że były z tego fajne zlecenia i tak dalej, mhm. ale że na przykład. No, z pieniędzy minie, że ktoś mi nie płaci w terminie i nie odpisuje mi na moje maile i na moje pytania, kiedy. Bo ja, ja w ogóle kiedyś też czy nawet miałam problem z tym, żeby o to zapytać. No a teraz już to w ogóle nie mam, już nie mam tutaj żadnych zahamowań, ale jak nie dostaję odpowiedzi, to mnie to tak wkurza i tak w. Pienia, że, że no, bardzo się pilnuję, żeby od razu nie zerwać po prostu. Już na, naprawdę wolę mieć mniejsze stawki, wolę mieć, ale żeby była współpraca z klientem taka, że ja mam kontakt, mhm. że on mi odpisuje, że ja wiem, nawet jeżeli on się spóźnia z płatnością, ja rozumiem, różne są sytuacje, ale on mi powie dlaczego, kiedy mhm. nie zapłaci i to jest dla mnie zupełnie okej. Okay. A po prostu takie sytuacje, no, kiedy ja nie mam odpowiedzi, kiedy muszę się do kogoś dobijać, właśnie teraz mam takiego klienta wieloletniego, ale cały czas jest to samo i cały czas teraz się zastanawiam, czy jednak nie zerwać tej współpracy. Pracy, bo to już jest ostatni taki, który mi został, bo już mm -hmm. całą resztę mam taką, że, że, że nie mam tego problemu, no bo po prostu mm -hmm. ucinam takie rzeczy w pewnym momencie. Ale tak no to jest, dobrze. no to nie jest łatwe, no bo to jest jednak, to, to jest twoja praca, to są zlecenia, to są pieniądze i, i tak dalej, więc to mm -hmm. jest trudne, ale no bardzo jest to dla mnie frustrujące. Ale zobacz, z czego to może wynikać. Z tego, co i unikanie twoje konfliktu, czy moje. Ktoś. Mógłby ci odpowiedzieć, jak pytasz. No przy, Przypuśćmy, że sytuacja jest taka, że nie ma w tym momencie kasy i czeka na klienta, a naprawdę nie może z czegoś innego założyć. I powie, no nie mogę w tej chwili, bo w tej chwili nie mamy na to pieniędzy. Nie powie tego, ponieważ na przykład kiedyś coś takiego powiedział i ktoś się strasznie wkurzył, od razu wiesz, mm -hmm. wyzwanie do zapłaty itd. i tak dalej. No bo jestem w stanie sobie wyobrazić, że bardzo wielu ludzi. Nie zareaguję dobrze na taki komunikat szczery. Po prostu, że ktoś podał prawdziwy powód, dlaczego jeszcze nie zapłacił. Że Ale ludzie wiesz, mogą na to zareagować strasznym gniewem. Ja nie gniewem. Muszę znać prawdziwego I się, powodu. I ludzie się boją i dlatego nie odpowiadają. Ludzie często, to zauważyłem i mam z, zakulisowe jakby tutaj wgląd, że przynajmniej kilka takich sytuacji mi się zdarzyło w życiu, mhm. że ktoś nie odpisał mi, nie dlatego, że mnie olał, czy... Coś, tylko dlatego, że bał się powiedzieć nie, mm -hmm. bo miał takie doświadczenia, że na nie ludzie reagują po prostu okay. strasznym gniewem tylko, i okropnie. Tylko tak, pierwsza rzecz, to ja nie muszę znać powodu. Wystarczy, że mi nap mm -hmm. napisze. Pani Karolino, przepraszam, zapłacę w przyszłym tygodniu, tak? I to, ale on to może nie wystarczy. wiedzieć, kiedy zapłaci. Drug... Ale wiesz, to jest. To jest prof... Pani Jakby... Karolino, ja nie wiem, kiedy ja pani zapłacę. Ja, generalnie mam do tego takie podejście trochę inne niż w relacjach prywatnych, w sensie takim, że mnie to nie interesuje. To tak, jest... ale to już nie jest e... problem komunikacji. Tak, tak, ale chodzi o to, że to jest relacja, służbowa. Ja się wywiązałam ze swojego e, zobowiązania, tak? I oczekuję, że druga strona się zobowiąz wywiąże, albo przynajmniej nie poinformuje, dlaczego się nie wywiązuje. Mnie nie interesuje, czy ten ktoś ma problem z asertywnością, z unikaniem konfliktów i tak mhm. dalej, bo to nie jest jakby mój problem. Mam, mam, nie, takie, ja wiem, mam takie poczucie, że jeżeli ma z tym problem, no to ja wolę, wiesz, i nie jest w stanie, no to ja już wolę z nim nie mhm. współpracować. No bo tutaj mam takie, wiesz, jasne zasady. Nie, nie chcę mi się wchodzić w jakieś mhm. czyjeś y, tam... Prywatne rozkminy. No tak, ale dla mnie na przykład y, wiedza, czy jakieś dobre przypuszczenia, dlaczego coś wynika, sprawia, że ja się mniej frustruję i denerwuję. No tak, to że to ja to wtedy mogę prawda. wybrać, że, to że prawda. Aczkolwiek nie jest. Bo jeżeli... najgorsze jest coś, że absolutnie nie wiem, dlaczego wiem, coś się dzieje, że coś wiem. jestem totalnym absurdem. Wtedy po prostu czuję bezsilność, tak, złość. To prawda. A jeżeli jestem w stanie sobie to wytłumaczyć, mm. to mogę sobie po prostu pomyśleć, nie no, Okej, okay, dobra, najbardziej prawdopodobne jest to, że się boi powiedzieć nie. Czy ja chcę prowadzić interesy tak. z kimś, kto się no, boi powiedzieć nie? Dokładnie. Nie chcę, ale to nie jest złość. Wtedy to jest decyzja, tak, i wtedy ale to, to jest bardziej też, na zimno. To na Nie, nie ta, niszczy to. Tak. Ta sytuacja, o której ja mówię, to jest klient, który co miesiąc, co miesiąc ja muszę się upominać o zapłatę faktury. Jest to dla mnie żenujące, mm -hmm. no bo ja rozumiem jakieś jedno opóźnienie, dwa, ale żeby co miesiąc ktoś nie był w stanie, wiesz, po prostu uregulować swoich należności, tylko ja muszę się prosić o to, to jest. No, no nie, ja już nie, 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 nie chcę robić takich rzeczy. Mm -hmm. No, ja sobie tak marzę czasami tak też romantycznie, żeby o, o, o takim wzajemnym zrozumieniu tego mi brakuje. I czasami z tego, co wiem, dużo ludzi w spektrum autyzmu tak ma, że ten taki oversharing tak zwany wynika z tego, że chcemy otworzyć wobec siebie umysły tak mm -hmm. po prostu, że jak i wtedy wszystko jest jasne, i wtedy cała ta teoria umysłu już nie, 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 nie stoi. Nie stoi tutaj na przeszkodzie i w ogóle no bo wszystko jest, mamy rozwiniętą planszę, możemy grać, tak? Sobie. To nie jest tak oczywiście, ale gdzieś tam tak tak mi tego brakuje, takiego właśnie. To jest też w związku z tą komunikacją, żebyśmy wszyscy byli dla siebie wyrozumiali. Tej wyrozumiałości takiej brakuje mi. I mojej w sytuacji, kiedy właśnie, no, czuję taką bezsilność i nic, nie rozumiem kogoś i yy, dlaczego ktoś coś robi i przez to się denerwuje i szukam, dlatego też wyjaśnień, żeby szukam w sobie tej wyrozumiałości. I chciałbym ją mieć też jakby z drugiej strony. Tak? No ale to jest właśnie to, co, o czym mówiłam Ci jakiś czas temu, że to jest to patrzenie na czyjeś intencje. To można nazwać wyrozumiałością. Nie chodzi o to, że, a jak miał dobre intencje, to okej, okay, to, to ja w ogóle wszystko łyknę, chociaż naruszył moje granice, ale miał mhm. dobre intencje. Nie. Chodzi o to, że na poziomie tego właśnie, jak nie wiesz o co chodzi, dlaczego ktoś zawalił, czy, mhm. czy się nie odezwał, ludzie naprawdę strasznie rzadko robią coś ze złej intencji, bo chcieli ci dokuczyć, bo chcieli ci zrobić na złość, bo nie wiem, bo cię nie lubią. Mhm. Bo nie chcą ci zapłacić już nigdy, tylko. Te intencje są zazwyczaj nieskierowane przeciwko tobie, nie? i chodzi o to, tak. żeby pamiętać o tym w tym sensie. O Chociaż intencje. czasami się zdarza, że ktoś Oj, no po prostu zdarza chce się prostu jest Zdarza się i wiadomo, nie zapłacić, zdarza zdarza się, trzeba nie? zachować czujność. Ale też to, jakby to jest ta wyrozumiałość właśnie, to ja tak no, ale ją jak, jak co miesiąc się upominasz o, nie, o fakturę, ja już... ale w końcu ją dostajesz, no to jest po prostu zła organizacja, i w tym momencie no, to jest kwestia nie komunikacji czy czegoś tam, czy, czy relacji, tylko jest... tego, że no, wymagamy więcej od innych niż od siebie tak naprawdę. I nie szanujemy swoich No i ktoś mnie lekceważy. A nie to jest tyle, się jeszcze więc, bardzo mnie spada. irytuje ten klient, bo to jest klient, który potrafi mi przysłać życzenia z okazji moich imienin, rozumiesz? Mhm. A nie płaci mi faktur w terminie. No, to... no tak, ale to jest inaczej. I właśnie właśnie w sytuacjach biznesowych, no to jest to prostsze niż w sytuacjach towarzyskich, tak? Mhm. Prostsze, ale też bardziej frustrujące, bo jak się ktoś do mnie nie odzywa w sytuacjach towarzyskich, no to ja mam wtedy tak, yy, no. Albo mnie to mało obchodzi, bo nie mam potrzeby tych spotkań, nie? bo jeżeli to jest ktoś, kogo bardzo lubiłam, a były tutaj też takie osoby i gdzieś tam ta znajomość się rozmyła na zasadzie, musimy się spotkać, musimy się spotkać, ktoś nigdy nie ma czasu i tak dalej. A czasami po prostu ghosting totalny, też tak, miałeś takie sytuacje. Tak, a, a, ja a, a, też albo, albo po prostu ktoś wiecznie nie ma czasu dla ciebie, no to jest do tej pory we mnie takie jakiś ukłucie żalu, nie? No bo. W są to osoby, które gdzieś tam lubiłam, z którymi lubiłam spędzać czas i czułam się z nimi fajnie. I, no i to gdzieś tam zostaje, nie? Mhm. Ten taki żal. No właśnie. No to co robimy, żeby te potrzeby spełnić? Przede wszystkim dla mnie jest coś takiego, że my możemy sobie robić, ale ktoś może nie robić nic. I to jest może nie tyle frustrujące dla mnie, tylko takie, takie kurde smutne po prostu. No ale to po co ci taka relacja, w której tylko ty coś robisz? No właśnie po nic i wtedy do widzenia i tego ten mój wpis na początku dotyczył, że ja już zrezygnowałem z roli inicjatora spotkań, bo nie chce mi się. Mhm. Teraz niech inni mnie pozapraszają gdzieś tam. Czasami to się zdarza, ktoś, za, ktoś zadzwoni, y, napisze. Na przykład teraz y, Janek Zdanowicz, z którym rozmawialiśmy w którymś odcinku. Bardzo ciekawa rozmowa, polecamy. No właśnie, tak się po prostu odezwał czy nie mam ochoty się dzwonić. I to jest mega fajne. Ja bardzo często tak y, kiedyś y, robiłem. I często nie dostawałam żadnej odpowiedzi, albo, no tak, kiedyś musimy, albo, no dobrze, masz czas 15 czerwca, mm -hmm. ok, a potem 13 kwietnia dostaję informację, wiesz co, musimy przełożyć nasze spotkanie na 23 października, dobrze, dobrze, a potem 25 sierpnia dostaję informację, wiesz co, jednak się przed gwiazdką nie spotkamy. I. Pff, <noise> Nie, no to jest, teraz sobie pomyślałam, że chyba jeszcze jeden taki. Nie, to nie jest wyznacznik, bo tu nie, nie chodzi o to, że to jest, w, w, jakby nie mieszczę tego w definicji, ale że tak się dzieje, że te osoby, z które ja określam, że one są moimi przyjaciółmi, to w ogóle tego nie ma, bo po prostu ta relacja mhm. się jakoś toczy z dwóch stron. Raz się jedna osoba odezwie, raz druga, raz jedna powie, choć się zadzwonimy, raz druga i to jest takie. No po prostu samo się toczy. Bez I jakichś... czasami może to być raz na rok nawet. No może być, zwłaszcza z jedną osobą, tak bywa. I wtedy jest to słynne, nie rozmawialiśmy od roku, a jakbyśmy się wczoraj ostatnio tak, widzieli. No. Tak, tak. No na przykład z jedną z moich przyjaciółek to praktycznie nie rozmawiamy przez telefon, tylko jak się spotkamy, a mhm. bywa to raz na kilka miesięcy i jest super. I, ale to po prostu tak się relacja sama gdzieś tam ustawiła i, i to jest okej, okay, jakby... Nie ma tej takiej konieczności, gdzieś tam ciągnięcia za uszy, mm -hmm. nie? Relacji. No, ja to, co najwięcej robię nadal, to jest właśnie izolacja siebie i unikanie. Staram się to robić świadomie, bo wiem, że tego nie przestanę robić, bo jednak tych wyzwań z tymi wszystkimi różnymi relacjami, z których większość nie jest mi potrzebna, a ta część, która mi jest potrzebna, to naprawdę nie muszę o nią aż tak dbać, więc, więc one same sobie idą jakimś swoim rytmem czasami. I tu też znowu bym nie dzielił na przyjaźnie i znajomości, bo czasami są takie znajomości, które sobie wygasają, a potem nagle po roku się nie, no odnawiają ja też mam takie i jest okej. Okay. Ja czasami to znajomości. dotyczy przyjaźni. Mhm. No właśnie, więc... No generalnie no tak jest. Często tu jest też przebodźcowanie spotkaniami i wtedy No tak. I wtedy ja czasami mam dosyć na jakiś czas, i przez tydzień, dwa tygodnie to się wolę do nikogo nie odzywać. I najchętniej bym też, co mi z wiekiem idzie, coraz bardziej zauważam, nie odpowiadał na maile i, i smsy. Bo to jest drugi etap. Kiedyś dla mnie było to po prostu nie do pojęcia, że ja miałbym nie odpisać na maila, nie odpowiedzieć na smsa. Dla mnie dalej to jest nie do pomyślenia, tylko że teraz to jest dla mnie obowiązek. I czasami patrzę, ktoś napisał do mnie, przepraszam wszystkich którzy piszą i myślą, że to sprawia mi wielką radość. Ja się bardzo cieszę i to cenię, ale czasami w danym momencie, kiedy jestem przebodźcowany, widzę y, maila czy wiadomość od kogoś i uf, o Jezu, trzeba będzie odpisać. Też tak mam. No i myślę, że wielu z Was też tak ma. I znowu, Postawiwszy się po drugiej stronie, jakbym ja się dowiedział, że ktoś tak reaguje na mojego maila, którego mu wysmażyłem, też jakimś tam kosztem, no to ja bym sobie pomyślał, o Jezu, to przepraszam, że napisałem w ogóle i już się to więcej nie powtórzy. No nie? Takie, prawda? Mhm. Taka... Ale to nie jest wymierzone przeciwko komuś. To znowu są to jest... te intencje, swoje intencje bardziej rozumiesz, bo jesteś mhm. przewodnicowany, bo wiesz, że byłoby ci teraz ciężko i tak dalej. A tak. od drugiej strony od razu to traktujesz przeciwko sobie, nie? Ale tu znowu moją strategią jest coś w rodzaju izolacji typu. No, ja często mówię i tak rzeczywiście jest, że ja nie lubię korespondować. Nie lubię wymiany maili, w których no takich ja, długich, ja gdzie nie jest dużo. Ja staram się też z nikim, staram się ucinać czymś takim. Słuchaj, spotkajmy się, możemy się gdzieś spotkać kiedyś. A jak ktoś znowu, no, 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 musimy kiedyś się spotkać. A w ogóle, jak tam, bo nie odpowiedziałeś, to ja potem też zdawkowo i mówię, słuchaj, ja to. Nie, nie bardzo lubię poświęcać czas na, 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 na siedzenie przy komputerze i w ogóle kiedy są ludzie wokół i dużo zajęć i w ogóle i bardzo chętnie się z tobą spotkam i obiecuję ci, że będę miał na to czas, bo to jest dla mnie bardzo ważna sprawa, żeby się spotkać, no bo jest, mhm. jeżeli chcę się z kimś spotkać to automatycznie to jest dla mnie ważna sprawa i stawiam to przed siedzeniem samotnie no ale korespondencję nie to jest unikanie, no ale no co. Ale no... No co? Ale co to znaczy unikanie? No Izolacja jest zawsze prawo, od wszystkich no, problemów. No, 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 no nie, no ale to jest też jakaś potrzeba twoja. Nie, nie musisz się, się spotykać z ludźmi i poświęcać swojego czasu, jeżeli nie masz na to ochoty, ani takiej potrzeby. No nie ma takiego przymusu. I mhm. to nie znaczy od razu, że to jest, nie wiem, ucieczka, że się boisz, że, nie wiem, że to jest dla ciebie za trudne. No po prostu nic ci to nie daje w jakimś tam momencie. No i masz mhm. do tego prawo. No, fajnie coś robić, jeżeli to nas gdzieś tam wspiera i, i coś przynosi do naszego życia, tak? A w momencie, kiedy robisz to, no bo tak pada, bo nie wiem, bo już dawno się z nikim nie spotkałeś, a jeżeli tego nie robisz, no to, że się izolujesz, no okej, okay, można to tak nazwać, ale moim zdaniem to mm -hmm. to jest jakaś tam wa ważna jest świadomość tego, co, czego potrzebujemy, co nam pomaga, z czym się dobrze czujemy i tyle. I mm -hmm. To jest najważniejsze. No i tym. zawsze można zrobić to drugie, o czym już mówiliśmy, czyli trochę odwrotną strategię spróbować postawić się w roli tego kogoś. Tak. Czy jaka może być przyczyna danego mm -hmm. nieporozumienia, czy czegoś, że, że, że reaguje nie tak, jakbyśmy chcieli. I, I żeby zapytać w ogóle. Właśnie ludzie w spektrum bardzo lubią schematy, a świetnym, wspaniałym schematem wszechograniającym całą komunikację dosłownie to jest Warhammer 40 tysięcy świata komunikacji. To jest... Wielki kombajn, który jakby ogarnia wszystkie aspekty, jest NVC, porozumienie bez tak. przemocy, prawda? Tak, może zrobimy o tym kiedyś odcinek. No, ale to musimy kogoś, kto jest kto bardziej na świeżo z tym, bo my na co dzień nie praktykujemy. Nie, no. Niestety, szczególnie, który się wkurzy, to wtedy to trudno, zupełnie bardzo. nie praktykuje Trusko. porozumienia bez przemocy. Ale właśnie, to jest świetny schemat na początku. Zwracamy uwagę na potrzeby czyjeś i mówimy, widzę albo zgaduję, że coś tam, coś tam, można sobie wybrać jakieś bardziej naturalnie dla nas brzmiące słowa, potem o swoich potrzebach, ogólnie, ogólnie potrzeby są tutaj najważniejsze, tak, że każdy ma jakąś mhm. potrzebę stojącą, stojącą za czymś, jakby odnieść się do potrzeb cudzych, odnieść się do potrzeb własnych, no i zaproponować coś, tak, no to tak... Tak, w skrócie, jest dużo o tym książek, jest wiele o tym podcastów i wszystkie są godne polecenia, o ile rzeczywiście mówię o NVC, a nie o jakimś wyobrażeniu na ten temat. No i dla mnie ważną rzeczą jest też odwaga w komunikacji. Mhm. Tutaj czasami po prostu to nie jest tak, że no ja to nie umiem odmawiać, ja to nie chcę wchodzić w konflikt i w ogóle. Ja zawsze to sprowadzam do kwestii odwagi. Aha, nie chcę wchodzić w konflikt, wolę uniknąć konfliktu, ponieważ nie mam na to odwagi w tym momencie. Co muszę zrobić, żeby mieć tę odwagę? Czym jest odwaga? Odwaga to jest działanie mimo strachu. Jeżeli chcę rozładować sytuację, jeżeli chcę powiedzieć o swoich potrzebach, jeżeli chcę coś wyprostować, jeżeli chcę coś wyjaśnić, jeżeli chcę skonfrontować siebie czy kogoś z czymś, no to oczywiście, że się tego boję, ale muszę działać mimo strachu i to zrobić. I czasem się to kończy źle dla relacji, czasami dobrze, ale myślę, że. Nie wiem, ja mam takie założenie, że poza czasami wyjątkami być może zawsze to jest na plus, mhm. bo to nas posuwa do przodu, a nie stawia w miejscu i wkopuje nas głębiej w ten dół i w kolejny w których już jesteśmy. Tak. I to jest akt odwagi, który jest trudny, bolesny, ciężki, ale jak trzeba to trzeba i to jest dla mnie tak to jest dla mhm. mnie bardzo ważna strategia w tym momencie. No to jest, wiesz, gdzieś tam kwestia pokonania bo ja myślę, że to wynika bardzo często z jakiegoś lęku przed odrzuceniem, no nie, gdzieś głęboko zakorzenionego. Mhm. I wiesz, to dlatego jest trudne. Co, je, co jeszcze mamy, jeżeli chodzi o to, co robimy? No, oczywiście, oczywiście maskujemy się. No, tak. To jest strategia do tych relacji. No, ale właśnie to jest no, to, co ja już teraz wiem, że te relacje, w których muszę się tak mocno maskować, są dla mnie strasznie ciężkie, nieprzyjemne i, i trudne. nie chcesz tego sobie robić. No nie zawsze mogę sobie nie robić, no bo nie zawsze mogę tych relacji uniknąć, to zależy od sytuacji, ale, ale mam teraz już przynajmniej świadomość, że tak robię i wiem dlaczego mnie wyczerpują, bo wcześniej nie wiedziałam mm -hmm. o co chodzi, nie? A teraz wiem, że to jest to. A właśnie dzisiaj y... jak rozmawiałem z Jankiem, to jeszcze wyszła taka ciekawa sprawa. Rozmawialiśmy między innymi o lekach przeciwdepresyjnych, które czasami nam no, wpływają przecież na emocje mm -hmm. i sprawiają, że Mniej się frustrujemy pewnymi rzeczami i w ogóle, że to jest w sumie inny rodzaj maskowania też hmm. farmakologiczny. To jest, ja bym powiedział, że maskowanie to jest taki pancerz, Już zbroja, chciało. a to, że no jeszcze no bierzemy leki przeciwdepresyjne, coś tak dalej, to jest takie pole siłowe. To zależy, jak podejdziesz do leków, bo jeżeli podejdziemy do leków w ten sposób, że właśnie w momencie, kiedy nie bierzesz tych leków, a masz depresję, masz zaburzoną, wiesz, i chemię mózgu, i reakcje, i emocje, mhm. a leki ci to wyrównują do normy, no to nie ma tu miejsca Ale są też skutki uboczne, które sprawiają, że to, co masz w sobie, jakiś, nie wiem, na przykład, byłaś osobą taką nadpobudliwą, pełną energii, wymachującą rękami i taką ciągle nakręconą, a przy lekach antydepresyjnych nie masz tego. To, 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 to nie jest objaw, wiesz, depresji, który. No to jest który... trochę zmiana temperamentu, to tutaj. Bardziej no właśnie, ale Twój temperament nie jest objawem depresji, no tak, tylko jest czymś, tak. co masz jako ty. Uh -huh. I przy lekach już tego nie masz. Uh -huh. To jest pole siłowe takie <laughs> dodatkowe. Może tak. No i jest jeszcze taka strategia na wszystko. Samoświadomość. No tak, no samoświadomość to jest właśnie między innymi to, że się dowiedziałam o tym maskowaniu, nie? że to, mhm. no to, to mi dała diagnoza, no bo bez diagnozy ja bym na to nie wpadła, no bo to im lepiej siebie poznajemy, im lepiej poznajemy swoje potrzeby, im lepiej poznajemy swoje ograniczenia... No, to jest właśnie ta sama świadomość. I tu nie? chodzi o poznanie bezpośrednie w tym przypadku, bo jeżeli mamy się my komunikować z ludźmi, to musimy to być my, a nie nasz obraz siebie przez jakieś tam uh -huh. pryzmaty. Bo na przykład ja kiedyś myślałem, że bardzo dobrze mi zrobi właśnie to, jak, jak, jak będę chodził na jakieś tam imprezy, i miałem ochotę pójść na imprezę, że będzie super, a potem wracałem. Nigdy nie było. Nie, no, nie na to, że nigdy, ale. Czasem. Ale, no, ale wiem, bo ja miałam to ale samo. Ale rzadko. Ja też byłem na tych imprezach taki... Pff. Dla mnie impreza to jest coś innego. Dla mnie impreza to możemy siedzieć i grać w planszówki sobie i uh -huh. tyle. A nie tak, że leci muzyka i wszyscy robią co, co chcą. Ja nie wiem, co mam zrobić. I, i, robić, i tak gadają I o czymś. Jest oczywiście. milion bodźców. Tak, i albo i jeszcze i nie daj tak Boże tak taka impreza w klubie, jakimi, że masz ta, wiesz, to już no. w ogóle sensoryczne piekło. No, chyba, że orgia, to już coś innego. <laughs> No, właśnie, i rozmawialiśmy o tym przedwczoraj, że to jest wynik tego, jak, jak patrzymy na siebie przez pryzmat takich stereotypów o ludziach, mm -hmm. że imprezy są dla radości, ludzie powinni chodzić na imprezy, więc ja też powinienem chodzić na imprezy, żeby się dobrze bawić, bo tak się ludzie dobrze bawią, więc ja się tak będę dobrze bawić takie założenie jakieś fałszywe. Jeżeli siebie lepiej poznajesz, to odkrywasz coraz więcej takich sytuacji, że Wbrew wszelkim prawidłowościom i z wielkim zdziwieniem. Nigdy się na przykład nie do, dobrze nie bawisz, przy czymś, przy czym wszyscy wydają się dobrze bawić. Tak, ale wydaje mi się, że bawią, to też czy, często czy, przychodzi. Udaje, ale to jest nieistotne. Wydaje w ogóle. mi się, że to często przychodzi z wiekiem po prostu, bo człowiek się. Um, ja poznaje myślę, że z dojrzałością raczej niż. No z Z, z wiekiem, z wiekiem okay, to przychodzi reumatyzm, tylko łamanie w kościach. No dobra, i, dojrzałość i, i... często też przychodzi z wiekiem, więc może tak to powiedziałam, ale I tak, demencja. masz rację, z dojrzałością, że. No i też z tym takim poczuciem, że jednak nie musisz spełniać czyichś oczekiwań. Nie? Mhm. Ani jakichś w ogóle wydumanych które... Dokładnie. I właśnie tu jest ważna taka samoświadomość od jak najmłodszych lat, żeby poznawać siebie od siebie, a innych od innych. Mhm. A jak często robimy odwrotnie? Ulegamy jakimś tam stereotypom, że ludzie się dobrze bawią. Jak ludzie się chcą bawić, to idą na imprezę, więc ja, jak mi brakuje rozrywki, to pójdę na imprezę. Mm -hmm. Zamiast siebie zapytać, a co jakie ja rozrywki potrzebuję? Co mi sprawi przyjemność? Co ja czuję? Jak nic nie czuję, to się wsłuchać w siebie. Nie wiem. M medytacja, przebywanie właśnie samemu ze sobą, z własnymi myślami często, no to, to już kwestia techniki i tak dalej. A kiedy z kolei myślimy o innych, to my wiemy najlepiej, co tak. dla nich będzie dobre i co im sprawi przyjemność, a jak im nie sprawi przyjemność to, co myślimy, że im sprawi przyjemność, to się obrazimy na nich na przykład. To jest w ogóle odwrotna sytuacja do, do zdrowej sytuacji. Jeżeli chcemy wiedzieć, co komuś sprawi przyjemność, zapytajmy go. Okej, okay, ktoś może nie mieć samoświadomości, może nam nie móc odpowiedzieć. Są ludzie, którzy oczekują od nas, że się domyślimy, ale to jest toksyczne i to radzę się trzymać z daleka. Albo przynajmniej sięgnąć po asertywność i powiedzieć... Hej, ale ja nie chcę się domyślać. Ja chcę wiedzieć, co jest okej, okay. tak? To ja mogę najwyżej coś tam zgadnąć, ale, ale pewnie to, nie zgadnę. To jest kwestia wychowania, tego, jak nas wychowywali i wiesz, kto cię pytał, co jest dla ciebie ważne, jak ty się czujesz, co byś y, tak naprawdę chciał. Mówili ci, co jest dobre. Masz tu skarpetę na gwiazdkę i się tak. cieszysz, że nie dostałeś rózgi. No. Czemu się nie cieszysz? A w ogóle to, a teraz to dlaczego płacisz? Płaczesz, nie ma powodu do płaczu. I wiesz, to ja... Tak, to jest no i to, tak, no i Po co się martwić? Przecież nie ma powodu mm -hmm. do płaczu. No, no a to jest inny temat. Tylko, że ja się ale nie czuję jest, już teraz ofiarą tak, tego, bo już, już jestem można, dorosły. I jesteśmy dorośli, możemy to zmienić. Ofiarą ale się wiedzieć, to się mogę najwyżej czuć własnych wychodzi. zaniedbań w, w świadomości. Mm -hmm. No, ale, ale no, niektórzy z nas mieli gorszy start, niektórzy lepszy. I tak to jest właśnie. Tak. Tak to jest. No, ja prowadzę ten odcinek. No dobra, to Ty ja zrobiłeś powiem, no notatki. Ja postawię tego, co mi dyktowałaś. Nie, no tak. To prawda. Ale jakoś tak lepiej ogarnąłeś schemat. Kobieta jest szyją, która kręci głową mężczyzny. <noise> No, no dobra, no to jakoś tam tematu nie wyczerpaliśmy, bo się nie da. No myślę, że to jest temat taki, którym można gadać i gadać i gadać, bo ciągle się po może pojawiać coś nowego. Dokładnie, ale to taki gawędziarski odcinek po dłuższej przerwie. W ogóle sorry, że tak długo milczeliśmy, ale mieliśmy i urlopy, i kryzys, i nie udało nam się nagrać, a potem już nie zdążyliśmy, więc dlatego ten odcinek nie był tydzień temu, mhm. tylko tylko dopiero teraz. No i dalej starać się będziemy utrzymać ten dwutygodniowy rytm, ale nie wiem jak to będzie, szczególnie, że jest zima, jest totalny brak sił na robienie tego, czego robić nie trzeba. No i tak to jest, więc już... Czasami jest może... trudno. Tak, czasami jest trudno, więc może nie będziemy obiecywać, że na pewno za dwa tygodnie się usłyszymy, ale postaramy się, żebyśmy się usłyszeli znów za dwa tygodnie po zachodzie słońca? Po zachodzie słońca, o, brawo! brawo Potrzebna ci była ta przerwa. <grym> <grym> Na razie. Cześć. Hej.